Proszę uprzejmie, panie przewodniczący. Komisja, w imieniu pana Andrzeja Wojewódzkiego najpierw zgłoszę wnioski, wnoszę o uniewinnienie od zarzucanego mu czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W przypadku nieuwzględnienia tego wniosku wnoszę o umorzenie postępowania w oparciu o przepis artykułu 78 ust. 1 punkt 7 w związku z artykułem 28 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a więc z uwagi na okoliczność, iż nie powinno dojść do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania ograniczającego szkodliwość dla finansów publicznych. To jest jako wniosek alternatywny w stosunku do wniosku o uniewinnienie i drugi, identyczne wnioski. W przypadku nieuzmienia tych wniosków wnoszę o odstąpienie od wymierzenia kary panu Andrzejowi Wojewódzkiemu. Jeśli Wysoka Komisja pozwoli, króciutko bym się jeszcze odniósł. Wysoka Komisja, stan faktyczny sprawy się, że nie budzi wątpliwości. Jest udokumentowany, jest też na stronach internetowych BIP, od początku miasto te wszystkie informacje podawało. Pomijając pewną, oczywiście wszystkim na pewnie wyczuwalną otoczkę tej sprawy, ona ma swój charakter ciekawy, formalno-prawnie i chciałbym na niektóre elementy jednak zwrócić jeszcze raz, podkreślić pewną wagę. Nie ulega wątpliwości, że miasto zawarło umowę najmu. Od początku mówiło o umowie najmu, ogłoszenie dotyczyło umowy najmu, oferty dotyczyły najmu. Pan prezydent przed chwilą powiedział, że tylko najem chodzi w grę. Nawet i pani rzecznik w zarzutach mówi o zawarciu umowy najmu, oczywiście budując określoną konstrukcję, więc jeśli upraszczam, to na pewno w tym momencie to podkreślę. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie zanegował tej umowy najmu. Stwierdził tylko, że też upraszczam, ale jest znany ten materiał, że zawiera ona też elementy umowy o roboty budowlane, nie wskazując w którym momencie. Umowy najmu w polskim prawie z regulacji kodeksu cywilnego są dozwolone również, jeśli chodzi o zawieranie umów najmu na obiekty przyszłe. Przecież to jest powszechna praktyka w powszechnym obrocie. Ktoś powie, nie ma tam prawa zamówień publicznych, ale mówimy o ważności umowy. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, mimo że przepis stosowny mówi, może wystąpić, miał obowiązek wystąpić o stwierdzenie ważności tej umowy, jeśli uznał, że ona jest nieważna, bo nieważność jest bezwzględna od samego początku. Nawet jej rozwiązanie w późniejszym okresie nie wyłączało przecież możliwości wyłączenia o stwierdzenie nieważności umowy. Bylibyśmy pewnie w innej sytuacji, jeśli byśmy w ogóle stanęli przed Wysoką Komisją, gdyby było orzeczenie sądowe w tym zakresie. Ja wiem, że teraz ta okoliczność może być badana też przez Wysoką Komisję, ale to, co i pan prezydent podkreślał, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, mimo że przepis mówi może, on jeśli doszedł do wniosku, miał obowiązek, jest to organ publiczny. W związku z tym nikt nigdy w żadnym postępowaniu nie zanegował tej umowy. Dopiero ona została rozwiązana i z datą rozwiązania została wyrugowana z obrotu prawnego. A więc należy zadać pytanie, czy ta umowa, o której tutaj mówimy, 7 sierpnia, jest umową najmu, czy umową roboty budowlane, czy też umową mieszaną? Nikt nie postawił tezy i pani rzecznik, wcześniej prezes Urzędu Zamówień Publicznych, odnoszę się teraz do wniosku, bo przecież to on jest tutaj podstawą naszego badania, że jest to umowa o roboty budowlane, a nie umowa najmu. Mówienie o jakiejś umowie mieszanej, która zawiera i taką konstrukcję, jest oczywiście prawo polskiemu są znane umowy mieszane, ale jaką konstrukcję nadać co do zamówienia publicznego? Nie ulega wątpliwości, że z daty zawarcia tej umowy najmu były wyłączone spod prawa zamówień publicznych, o czym mówił wyraźnie przepis ustawy prawo zamówień publicznych. I w tym miejscu chcę podkreślić to, co mówił pan prezydent. Proszę wybaczyć, zarzuty są tożsame dla obu obwinionych. W związku z tym, ja reprezentując pana Andrzeja Wojewódzkiego, to dopiero ustawa z 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych nadała artykułowi 4 ust. 3 punkt litera i brzmienie, że wyłączone są, czy nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych do nabycia własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości. W chwili zawarcia umowy ten przepis brzmiał, tak jak tu było mówione, że wyłączone jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw na nieruchomości, szczególnie dzierżawy i najmu. Jeśli ktoś próbuje budować konstrukcję z tej dyrektywy, która nie jest źródłem prawa, konstytucja nie wskazuje, że dyrektywy są źródłem prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, to jest potwierdzenie, że ta dyrektywa nie mogła służyć po pierwsze jako wykładnia ówczesnego przepisu prawa rozszerzającego, a dopiero teraz ustawodawca nadał jej moc prawną. W prawie zamówień publicznych nie jest to prawo karne, ale moim zdaniem nie może być taka rozszerzająca wykładnia.
Ona może się sprowadzać do pewnej wykładni celowościowej, ale podstawowa jest gramatyczna. A więc tak długo, jak ktoś umowy najmu nie zanegował tej, nie można mówić, że doszło do złamania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. A więc należy albo wyraźnie wyartykułować, że jest to umowa o roboty budowlane, albo nie powinno być tego postępowania, bo umowy najmu są wyłączone. Jeśli chodzi jeszcze o takie okoliczności, na które chciałem zwrócić uwagę, zastanawiałem się, Wysoka Komisjo, gdyby przyjąć to twierdzenie, że mamy tam elementy o roboty budowlane w domyśle, a więc należało zamówienie na roboty budowlane ogłosić, moim zdaniem przy tych założeniach, o których pan prezydent mówił, które są zgodne z prawem polskim, nie dałoby się takiego zamówienia przeprowadzić. Przecież to zamówienie uproszczę, wybuduj na swojej nieruchomości, za własne środki, budynek, w którym ktoś później wynajmie i nazwanie tego umową o roboty budowlane. Artykuł 647 Kodeksu Cywilnego mówi, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor, kto jest inwestorem? Miasto wówczas, które chce wynająć, zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót na niewłasnej działce, w szczególności do przekazania terenu budowy niewłasnej działki i dostarczenia projektu do odebrania obiektu i zapłaty konstrukcyjnie. I prezes urzędu i pani rzecznik zamknęli umowę o roboty budowlane jakąś konstrukcją, wynagrodzenia. Zadaję retoryczne pytanie. Jak ogłosić takie zamówienie publiczne przy tych założeniach zgodnych z prawem? Wybuduj na swojej działce, sam zaprojektuj. Upraszam mocno Wysoka Komisja. To umowa najmu zgodnie z kodeksem cywilnym mówi, że przez umowę najmu, kodeks cywilny 659, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Wszystkie te konstytucyjne elementy ma ta umowa. Jeśli ktoś, tak jak i sąd stwierdził, tam nie ma mowy w części dyspozycyjnej, to wynajmujący oświadcza, że wybuduje, że zaadaptuje w tej umowie najmu, na co zwrócił uwagę sąd okręgowy. To nie jest ustalenie między stronami. W umowie najmu czytamy w paragrafie trzecim. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy w najem część budynku o powierzchni najmu brutto około 14 tysięcy. Wynajmujący i tak dalej zobowiązuje się zarezerwować dla potrzeb najemcy. Wynajmujący oświadcza, że poszczególne kondygnacje mogą ulec zmianie, ich konstrukcja i tak dalej. Nie ma tutaj mowy o ustaleniach stron w tym zakresie. Nie ma mowy o tym, że umowa jest pod warunkiem wybudowania. Czytałem ją wielokrotnie. Nie ma tutaj zapisów. Najem jest oczywisty, że może nastąpić dopiero wówczas, jeśli nie było tego biurowca, kiedy byłoby objęcie. Reasumując, Wysoka Komisja, jeszcze jeśli pozwolę sobie jeszcze troszeczkę tutaj kontynuować. Umowa najmu nie została zakwestionowana, nie została wyrugowana z obrotu prawnego, że jakieś inne czynności została rozwiązana w drodze porozumienia stron. Jeśli mielibyśmy do czynienia, a ta okoliczność, o której mówi prezes Urzędu Zamówień, powinna wskazywać na jej nieważność. Chociażby niezawarcie w trybie prawa zamówień publicznych oznacza nieważność umowy. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie może przepisu, który mówi może wystąpić, interpretować w ten sposób, że jednak nie wystąpi, mimo że są przesłanki. Jeśli prezes twierdzi, że wymagany był tryb zamówienia publicznego, a nie był, to ta umowa jest nieważna. O nieważności może orzekać tylko sąd, tak jakby była każda inna umowa. Nie ma tego wyroku sądowego, co jest bezsporne, inny sąd w innym trybie bada. Więc musimy przyjąć, co jest bezsporne, że nikt umowy najmu nie zakwestionował. Jeśli byśmy nawet mówili o umowach mieszanych, to i sąd okręgowy powiedział, nawet gdybyśmy się dopatrywali jakiejś konstrukcji umowy o roboty budowlane, czego moim zdaniem nie ma, nie kwestionuje, to nie podważa umowy najmu. Próba wychodzenia, jeśli się powtarzam, to proszę wybaczyć, Wysoka Komisja, próba wychodzenia na umowę o roboty budowlane z implementacji dyrektywy i mówienia, że niemożliwe było zawarcie umowy na roboty budowlane nieistniejącego budynku, została to już wyjaśniona. Prawo zamówień publicznych dopiero teraz wyraźnie mówi. W chwili, że dotyczy to istniejących budynków. W chwili zawierania tej umowy, jeszcze raz powtórzę, umowy najmu były wyłączone. I jeszcze słowo, bo przecież jesteśmy tutaj, przedmiotem tego postępowania jest kwestia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustalenia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych są materiałem dowodowym. Ale chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, co było mówione. I jeszcze raz na to zwrócić uwagę. Było to głęboko analizowane. W jaki sposób gmina Lublin, mówię pod kątem tej sprawy, Wysoka Komisja, mogła wejść na jakąś ścieżkę sądową. Chciała
kontynuować tę umowę. Oczywiście nie zmieniło to nigdy stanowiska gminy Lublin, że ona była zawarta zgodnie z przepisami prawa, ale ta ostrożność, o której tutaj była mówiła, przemawiała. Też nie mówimy o tym, ale i z drugiej strony był inwestor, dla którego pewność pewnego obrotu wskazywała na to zawarte umowę, że ta, to jest pewne ryzyko, ale to nie podważa tego, że ta umowa była umową najmu. Gmina Lublin nie miała środka prawnego, bo przecież mogłaby hipotetycznie artykuł 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, nie mogliśmy wystąpić o ustalenie ważności umowy, kiedy umowa jest ważna i nikt jej nie kwestionuje. Mogliśmy się bronić, gdyby prezes Urzędu Zamówień Publicznych złożył taki wniosek. Gmina Lublin miała wystąpić o stwierdzenie nieważności umowy, jak jej nie kwestionuje. Nie ma ścieżki sądowej, żeby można było w trybie sądowym z inicjatywy gminy Lublin przeprocedować kwestię ważności umowy. Nie ma moim zdaniem innego trybu, jak o ustalenie. Myśmy nie kwestionowali ważności. Od razu sąd by odrzucił taki pozew, jeżeli gmina by skierowała ustalenie ważności umowy, twierdząc, że jest ważna, ale skoro są jakieś zarzuty, to niech Wysoki Sąd potwierdzi. Upraszczam. W związku z tym ta sytuacja, o której była mowa, no jednoznacznie wskazywała na to, że pewna niepewność, która się potwierdziła, bo wszystkie, do dnia dzisiejszego prezes Urzędu Zamówień Publicznych może złożyć taki wniosek, bo nieważność jest dalej idąca od samego początku. Rozwiązanie umowy nie oznacza, że nie mógłby się domagać. W związku z tym, Wysoka Komisjo, ta sytuacja, tutaj jeśli chodzi o mojego ustawodawcę, sekretarza miasta, którego zakresie jest dbanie o tą poprawność i zabezpieczenie, no wskazywała na to, że ta umowa z racji tych ryzyk została rozwiązana. I chcę wyraźnie podkreślić, jeśli chodzi, w związku z tym, już tak reasumując, naszym zdaniem nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, bo przecież w tym zarzucie jest mowa w istocie, proszę patrzeć, pani rzecz nie poprawia, nie o naruszenie prawa zamówień publicznych, a mówimy o czynach z zakresu dyscypliny finansów publicznych, które mają związek, oczywiście tak to rozumiem. A więc mówienie, jeśli chodzi o czyny, jeszcze raz powtórzę, 17 ustępie 5, nie przekazanie do publikacji w biuletynie zamówień publicznych ogłoszenia o zamówieniu. I drugi zarzut dotyczący naruszenia dyscypliny. Naruszenie dyscypliny jest zawarcie umowy bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Jeszcze raz powtarzam, umowa najmu w trybie jej zawarcia niezakwestionowana, nie wymagała takiego trybu. A skoro nie wymagała, to i nie doszło do naruszenia tych przepisów. Na wypadek nieuwzględnienia, co jeszcze to ubogaci Wysoka Komisja tego wniosku, alternatywny wniosek o umorzenie postępowania ma w pełni potwierdzenie w tej sytuacji w artykule 28 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy. Ustęp drugi później mówi, co przy ocenie stopnia szkodliwości, nie chcę cytować, ale to jesteśmy na publicznej też debacie, co przy ocenie stopnia szkodliwości dla finansów publicznych ocenia się, bierze się pod uwagę wysokość uszczuplonych środków publicznych, zero w tym przypadku, gdyby ktoś potwierdził, kwotę środków niewpłaconych i bezprzedmiotowość, kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z przekroczeniem też bezprzedmiotowe. W istocie nawet nie doszło do udzielenia tego zamówienia, doszło do podpisania umowy, do jakichkolwiek czynności związanych i doszło, bo ona była na takim etapie rozwiązania, o którym mówię. Na wypadek i nieuwzględnienia tego wniosku, jeśli chodzi o w sposób oczywisty, pan Andrzej Łódzki nie był karany, jego postawa i te również te działania wskazują na tym, że w żaden sposób to trzeci wniosek o odstąpienie od wymierzenia. Materiale dowodowe znajdują się oczywiście... Boga opinia, dlatego nie będę powtarzał, Wysoka Komisja stanowiska przełożona. Tak, co do. Są one oczywiście dostępne, materiale dowodowe, komisja orzekająca z tymi dokumentami się jak najbardziej zapozna. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. W takim razie zamykamy rozprawę. Komisja orzekająca odbędzie teraz naradę i w związku z tym, że sprawa rzeczywiście nie jest prosta, a ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych daje takie możliwości, to orzeczenie w niniejszej sprawie zostanie ogłoszone dzisiaj o 15. Więc 20, to jest wtorek, o godzinie 9 w tej sali. Dziękuję. Oczywiście, jeżeli chodzi o ogłoszenie orzeczenia, strony nie muszą być obecne. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostanie stroną doręczone na piśmie. Od tego orzeczenia stronom przysługuje odwołanie za pośrednictwem tutejszej komisji do głównej komisji orzekającej przy ministrze finansów. O treści orzeczenia można się także dowiedzieć telefonicznie, dzwoniąc do siedziby naszej komisji.
Natomiast na dzień dzisiejszy to tyle. Dziękuję Państwu za obecność, a tak jak powiedziałem, ogłoszenie orzeczenia na następnym. Dziękuję. 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 Dziękuję.